Siema. Dzisiaj z bardzo nietypowego miejsca, słuchajcie. Mimo piątku, to z domu. Witam Was wszystkich. Patrzcie, leżę sobie na tarasie u siebie. O. I tak sobie leżę i patrzę w sufit. A na suficie są jakieś owady. Ale one już są, słuchajcie, martwe, bo już sprawdzałam. I one są jakieś martwe, czyli tak jakby samobójcy. Dolatują od razu, zdychają. Dziwne te owady. Dzisiaj jest piątek, ale nigdzie nie wyjeżdżamy. Bo idziemy dzisiaj na imprezkę. Do kolegi. Urządza dzisiaj urodziny 55. Także tak. Lechu pozdrawiamy. Także dzisiaj lecimy na 19 na imprezkę. Jutro mamy w sobotę festyn zakończenia piłki ręcznej z APR-em. Także jutro Wam nagram, bo ma być śmiesznie. Także ponagrywam Wam. Ja tam zgłosiłam siebie i Łukania, bo będziemy grać mecz między rodzicami a dziewczynami. Więc zgłosiłam się do tego meczu. Moja Olga obiecała, że mi pożyczy inhalator, żebym zatyszki nie dostała. W każdym razie, słuchajcie, dla Beki. Także dla Beki. Oczywiście jak wszystko. A w niedzielę rano zawozimy ją pod szkołę na 7 rano, bo jedzie na 4-dniową wycieczkę na zakończenie szkoły, więc weekend mamy taki domowy. A zresztą, słuchajcie, co weekend wyjeżdżamy, to przyda nam się posiedzieć w chałupie. Więc taki weekend z nami będzie. Także pewnie już teraz odezwę się dopiero, jak będziemy na festynie. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Wiecie co? Pokażę Wam z bliska te owady, bo może ktoś będzie z Was wiedział, co to za owady są. O, zobaczcie. Takie coś. O, takie. I to jest wszystko martwe. I tego jest bardzo dużo. Zobaczcie, ile tego jest. Ja nie wiem, to do białego chyba leci. Widzicie? Ile tego jest? O, prawie cały sufit. Tam w rogu. I tu. I cały sufit w ogóle. I one są martwe, ja je odkurzaczem ściągnę, żeby je nie strząsać na ziemię, ale może ktoś z Was będzie wiedział, co to za owady i czemu one samobójstwo popełniają, bo one, słuchajcie, wpadają tu i od razu są nieżywe. Także słoneczko świeci, ale jest chłodno dzisiaj. Podobno ma być burza, podobno okres burzowy idzie, bo tak dzisiaj w radiu mówi. Także teraz, o, u Kaniu idzie, ale w samych gaciach. Co robisz? Chciałam Ci powiedzieć, żebyś podjechał do hydraulicznego i kupił. A wcześniej to chciałam powiedzieć Ci, że Cię bardzo kocham. Że ktoś mi coś napisał. Że napisał Ci ktoś, że Cię bardzo kocham. Komentarze, kochanie, masz bardzo miłe. Komentarz Ci napisał, że jak Ty jesteś w stanie ze mną wytrzymać. Że mnie na jakieś bronisze musisz wysłać. A co to są bronisze? Tak. Co? Jarmark. Tak? Jarmark to jest? No. Na bronisze? No. Myślałam, że cmentarz jakiś. A po co mnie na jarmark? Ja jarmark to mam tutaj. U nas jest wieczny cyrk. No. To nie jest jarmark. Wygooglowałam to sobie. To jest targ. Warszawski rolno-spożywczy rynek hurtowy, no, a nie jarmark. Jarmark to mi się inaczej kojarzy. Na targ. Ja nie mogę. Na targ mnie wywieźć, kto by mnie kupił? Jakbym nie kupił, to zaraz bym nie oddał. Mój Łukanio ma tylko cierpliwości do mnie. Całe dwa wiadra. Za to ja mam też do niego. My się uzupełniamy. Także nie wywiezie mnie. Zresztą nie dźwignie mnie i nie wsadzi mnie na siłę do samochodu. Nie dam się. Siema, u nas już sobota, już po baleciku. Lechu jeszcze raz 100 lat, chociaż tyle razy było to 100 lat, że będziesz żył za 400 lat, ja nie wiem, kto ci tę dupę będzie wycierał na te stare lata. Ale powiem Ci, że super ekstra ten balet był, naprawdę. Już dawno tak się nie pobawiłam, chyba wróciliśmy po drugiej, było jak wróciliśmy. Także rewelacja. Teraz się szykujemy, słuchajcie, na mecz.
na festyn. No, ja jestem zestrojona, będę bramkarką. Oczywiście postaram się nagrać tą farsę naszą, te nasze przegrane. Przecież wiadomo, że dziewczyny nam dokuczą i to mocno. Także szykujemy się, bo mamy zabrać, słuchajcie, grilla naszego gazowego, bo mamy jako jedyni z racji tego naszego karawaningu, mamy możliwość zabrać grilla, bo na każdą drużynę, każda drużyna sobie przyszykowuje swój stół, więc robimy sobie grilla, my zabieramy grilla, bo mamy tego turystycznego, dużego grilla z karawaningu, zabieramy krzesełka turystyczne, bo też będą potrzebne, no i szykujemy każdy dla siebie grillowe rzeczy. Ja zrobiłam kaszankę, kiełbasę, jakieś mięso. Jeszcze koleżanka ma takie piwoszki fajne, przywieź. Także zapowiada się drugi fajny balet. Także mimo, że jesteśmy w domu w ten weekend, to i tak jest ciekawie. Słuchajcie, kondycja sportowa jest u mnie minus 20, no to chyba wiadomo, nie? Każdy, kto mnie obserwuje, to widzi, że jestem leń patentowany, ale będę się dzisiaj starać. Mam robić wszystko, żeby piłka nie wpadła do bramki. No. I będę robiła wszystko. Także do zobaczenia później. O, Łukaszek się przygotowuje do meczu. Robi rozgrzewkę. A nie ubrany jesteś jeszcze. I pamiętaj, że trzeba jeszcze wziąć buty do tego odpowiednie. Ja idę sobie buty znaleźć. Słuchajcie, zapomniałam, że jeszcze buty trzeba mieć odpowiednie do tego. Także ja mam takie buty, bo ja wyobraźcie sobie, kiedyś na siłownię chodziłam. Dawno temu, ale chodziłam. I to nawet 3 lata chodziłam na tą siłownię. Tak, bo ja kiedyś to miałam kondycję, teraz mi się jakoś nie chce, także mam buty, o proszę bardzo, także biorę te buty, no, także idziemy się, będziemy się za chwilę pakować, bo potrzeba nam wychodzić za chwilkę. Pakujemy się. Robisz miejsce? No po co nam? Wyjąć chyba. Już nasz, o tu jedzonko, woda. Wyklemuć to wyzwęczniem. A Łukaszek pakuje grilla. I turystyczne te krzesełka. Dzisiaj to taka trochę niedysponowana jest. Oprócz tego, że nie jestem sportowcem, to jeszcze niedysponowanym dzisiaj. Także naszykowany grill? Naszykowany. Nie, to ja wiem po co, a możesz wziąć jak chcesz. Dobra. Kapeluszka, w kapciach jestem w tych, w klapkach, ale mam, Łukaszek nie ma stroju sportowego, jest sportowcem, a nie ma stroju sportowego. Ogarnę. No. Z dół nie. Nie. Dojeżdżamy na miejsce. No, kamera była włączona. Włączona była? No, bateria jest słabo, mało, także... A masz drugą? Nie, nie wzięłam. Zobaczcie, Prizero, jak się przygotowuje. Zobaczcie, jak jest pięknie zorganizowane wszystko. Mecze tu będziemy grać. A tu Prizero, nasz główny sponsor. Dziewczyny siedzą w śmietnikach. Jak się siedzi w śmietniku? Wspaniale. Jakie uczucie, jak się siedzi w śmietniku? Jak w domu. Gorąco bardzo. To są dzieci śmieci. No nie widać. Zobaczcie, jakie mamy pyszności tutaj. No elegancko jest, no. Mamy piknik. Są przygotowani. Dostałam plakietkę, jestem organizatorem. Jestem bardzo ważną osobą tutaj na tym festynie. Tak. Tylko 2005 roku normalnie.
O, proszę bardzo, takie malusieńkie takie. Przyszło kibicować. Co u Kaniu? Co u Kaniu? Napoju jakiegoś? Nie. Piję wodę. Piję wodę. Wodę to bydło pije. No i powiem ci, że mi też smakuje. Ale zostaniecie w pierdol, rodzice! Dawaj! Tylko nie rzucaj do bramki! Ty tak samo do bramki! Za dwie minuty rozpocznie się mecz naszych mistrzyń Mazowsza. Serdecznie zapraszam do oglądania. Rodzice się zapowiadają, że to będzie dla nich trudny pojedynek. Znaczy dla rodziców. Dwie minuty i zaczynamy. Zapraszam do głosowania na budżet obywatelski, do wsparcia zbiórki dla pana Wojtka Mikosa. Teraz. Idziemy grać, ja to nie idę. Chodźcie, pójdziemy na drugą stronę. Zobacz, słońce. Nie widać. Dobra. Będzie lepiej na tamtej stronie. Jeszcze jedna osoba, Aga. Aga, ty nie grałaś. Poszła, da.
chyba jeszcze lepiej tam postrzegać. Teraz to już zobacz, mecz zaczynają. Dawaj, Turcio! Dawaj, Turcio! Konrad, trzeba było od początku ty być! Tak nie można! Dawaj, wygrywamy? Nie wiem! Dziewczyny! Mieliśmy słabą obronę. Ja to się powiem ci, nie narobiłam na tym kole. A ja się tak zgrzałam. A w ogóle po co ta piłka do mnie wróciła? To mnie jej nie topnęła. Jakby nie wróciła do mnie. Tak! Dajcie nam wygrać! Dajcie nam wygrać! Po 50 zł wam damy! Po 50 zł wam damy! Bo bez motu będziecie grały! A, dobra, statuetkę dostanie. Ale zmiana, chłopaki! Chodź, zmiana! To nie może, to zmiana! To nie może! Dobra, to ja idę na bramkę. Zmiana! Nie, nie grają! A się idzie druga połowa? Ale żeby dziewczyny pograły! O! Ty, Ronaldo nam się trafił jakiś. Z Meksyku. Ronaldo z Meksyku. Brawa! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Do trenera poda! Do trenera tego, bo sędziego podał! Brawo! Ja też tak.
Kazik, kopnij ją! No nie! Madzie wezmą mi! Tak, staranują. Staranują ją! Dydek, zostaw! Zostaw, Dydek! Ja sobie dostanie odlew, za ten szczerym odlewem. Kurys, wracasz autobusem! Dobra, Kazik, proszę granie na skrzydło! Dawaj! Łapią, łapią! Zostaw, zostaw, zostaw! Machnio! Jak można? Weźcie sobie jeden! Darcie tego metr! Ile ten metr trwa? Ile już nie? Wykończyć nas chcą! A nie wiem! Do mnie! A ja, my mamy bram! My wygrywamy! Nie oddawaj! Kazika masz! Kazika! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie wrzucaj! Tak, ja zostaw piłkę! Dydek, my wiemy, gdzie mieszkasz! Całe Waryńskiego spłonie! I okolice. Tak! Ostatni fragment, jak chcecie, nie? Ostatni fragment. Proszę mienić się ze mną, to jeszcze grać? Nie, ja dosyć. 3-4 minuty jeszcze. Jeszcze 3-4 minuty i da. Dasz radę! Dawaj, dawaj! Obrona, dziewczyny! Obrona, obrona! Nikt nas nie pokona! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Pokażę, tak widziałam, że trochę w kosza pograłeś, tak? O tak? Nagrałaś, nie? No nagrałam cię! Ale to... Ja byłeś kiedyś muzynem? Ja myślałem, że to tak jak w kosza trochę, nie? Tak? A to nie, bo to trzeba... Jak w kosza rzuca się piłkę, to się tak odsuwa do tyłu i się ją łapie. A tutaj to ci, wiesz, włazi ktoś, dziewucha jakaś, dziewczynka. Dziewucha, dziewczynka. Co, macie pan? Siema. Ale byłeś kiedyś murzynem? I o tej drużynie dwa słowa, może trzy nawet. Po całej tej rewolucji w klubie, która nastąpiła właśnie, jak zwykle z mojej ręki, udało się osiągnąć świetne wyniki, naprawdę świetne. Po pierwsze, historyczne, seria, nie wiem, ktoś mi pomoże, 20 ilu meczów bez z rzędu bez przegranej? 21, cała liga wygrana w każdym meczu, nikt nie był z nami w stanie powalczyć. Dziewczyny zdobyły Mistrzostwo Mazowsza, jest to chyba drugi pierwszy. Dopiero złoty medal. Na Akademii Pierwszej. W Akademii Pierwszej, piłce ręcznej dziewczyn. Wielkie brawo. Brawo! Nie było powalczyć, trzeba było pokonać między innymi Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Płocku, a udało się to zrobić dwa razy. Więc tym bardziej wiemy, widać na jakim poziomie są nasze dziewczyny. Mieliśmy ochotę na te mistrzostwa i mamy ten niedosyt i na pewno dalej będziemy walczyć. Szóste miejsce na Mistrzostwach Polski, chociaż w naszych serduchach pierwsze, nie? Ale niestety na papierze dzisiaj szóste. Mam nadzieję, że ta praca, którą włożymy dalej, całe budowanie klubu pomoże i rodzicom, i dzieciakom, żeby z tym złotym medalem na szyi mogli się pokazać. Wielka praca też trenera Rafała Banaczka, którego dzisiaj tutaj nie ma. Brawo! 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 Dociągnął to do samego końca. Naprawdę wykonał wielką pracę, bo wcześniej wygrać wszystkich meczów w lidze nie udało się żadnemu trenerowi. Zapraszam Magdalenę Kurys. Brawo, Magia! Zuzia Kaleta. Brawo, Zuzia! Jest Zuzia? Nie ma Zuzi. Julia Janczyk, również nie ma chyba Julii.
Małgorzata Gwarek. Brawo, Gosia! Brawo, Gosia! Największą ofiarę za tą drużynę. Brawo! Poświęcenie! Ale miała dobrego zastępcę. Agatka Gwarek. Brawo! Agata, brawo! Największy uśmiech. Martyna Dybek. Brawo! Martyna, brawo! Julia Dryja. Brawo! Nie ma Julki. Nie ma. Dusza drużyny. Olga Bandrowska. Brawo! Brawo! Jedna z najwytrwalszych dziewczyn i wzór postawy, kiedy coś nie idzie, kiedy jest jakaś kontuzja i kiedy trzeba dać siebie wszystko, ale nie na boisku. Julia Płaskocińska. Brawo, Julka! Brawo! Brawo, Julia! Ach, chyba bym musiał powtórzyć teraz jeszcze, że znów wytrwałość i znów dążenie do celu. Julia Guziak. Brawo, Julka! Brawo! Brawo! Najgroźniejsza bestia. Katarzyna Stachowicz. Brawo! Nie ma Kasi, nie ma Kasi. Spokojnie. Najszybsza. Julia Smolińska. Brawo! Brawo, Julia! Dawaj, bestio! Nie uciekaj tylko! Dawaj, bestio! Bramka sezonu z Kwidzynem. Weronika Ormiańska. Brawo! Wera, brawo! Dzięki niej Kwidzyn pojechał do domu. Brawo! Najszybsza ręka w klubie. Julia Obrzydzińska. Brawo, Julka! Wielkie brawa dla kolejnej zawodniczki, bo ona też ma tutaj swoją drogę w klubie i wcale jej tutaj nie było łatwo. I nie była tutaj od początku. Nawet nie była w piłce ręcznej od początku. Ale postęp, jaki robi, jest godny podziwu. Weronika Nowa. Brawo, Weronika! Brawo! Brawo, Beria! Brawo! I ostatnie złote dzieciaki. Mózg drużyny. Chociaż czasem boli ta głowa. Michalina Machler. Brawo, Michalina! I ostatnia zawodniczka i też myślę taka nadzieja nasza, jedna z wielu oczywiście. Dzisiaj walczy w Czechach na turnieju kadrowym. Teraz, w tym momencie chyba nawet gra mecz. Tak. Maria Mazurkiewicz. Brawo! Brawo! Pierwsza radomianka, taka prawdziwa reprezentantka Polski, która jest w tej kadrze, jeździ na mecze międzynarodowe i turnieje. Jeszcze raz wielkie brawa dla Marysi. Tak jak wspomniałem, nie ma trenera Banaczka, na pewno rodzice przekażą mu od nas tu gratulacje i jakiś upominek. No i co, mamy w całej okazałości drużynę 2005-2006 tak naprawdę łączoną. Wielkie brawa dla nich! I zapraszam do wspólnego zdjęcia. Proszę bardzo, jakie prezenty od nas. Czekaj, kurwa ci to, a to się nie da. Staje. A my tam tyłem nie będzie widać. Mamy jeszcze informacje od 5 tutaj chętni i od 11 też. Już jest. Dwa lata temu, taki sezon jak ten, każda z nas brałaby w ciemno. Mistrzostwa Mazowsza zdobyte pierwszy raz w historii naszego klubu. Następnie Mistrzostwa Polski Juniorek, na których zdobyłyśmy kolejne doświadczenia. A potem najważniejsze dla nas Mistrzostwa Juniorek Młodszych, których dwa etapy odbyły się w Radomiu na hali UTH. Były to dla nas niezapomniane chwile, pełne wzruszeń i emocji. Hala UTH nigdy nie miała takiego turnieju z takim dopingiem.
to właśnie oni rozbudzili w nas jeszcze większą nadzieję i wiarę w to, że możemy zostać mistrzem Polski. Marzenia te były tak blisko na wyciągnięcie ręki, a zarazem okazały się tak dalekie. Jednak taki jest sport i nie wszystko można zdobywać od razu. Chciałabym w imieniu całej drużyny podziękować każdemu, kto dawał nam nawet najmniejsze wsparcie. Szczególnie naszemu trenerowi, Rafałowi Banaczkowi, który włożył wiele pracy, czasu, cierpliwości, aby przygotować nas do tych niezapomnianych chwil, jakimi były mistrzostwa. Dziękujemy trenerowi za to, że był z nami w tych dobrych i gorszych chwilach. Kiedy potrzebowałyśmy, dodawał nam otuchy, wspierał dobrym słowem. Kiedy przychodziło zmęczenie i brak sił, to swoim poczuciem humoru sprowadzał nas na dobrą drogę i dodawał wiary w to, że niemożliwe nie istnieje. Podziękowania również należą się trenerowi Piotrowi Włoskiewiczowi za stworzenie całej Akademii Piłki Ręcznej, dzięki któremu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a także za wskazówki i motywację przed meczami. Prezesowi Wojtkowi Bieniowi za całą organizację, a zarazem naszemu wiernemu kibicowi. APR to nasza drużyna, która nie istniałaby bez naszych najwierniejszych kibiców, w szczególności naszych rodziców, którzy byli z nami zawsze na dobre i na złe. Dziękujemy za każdy mecz, za wszystkie wyśpiewane hasła, za wiarę w każde nasze zwycięstwo i słowo pocieszenia w gorszych chwilach. Jedna osoba może niewiele, ale działając razem, tak jak nasza drużyna, możemy zdziałać dużo. Wierzę w to, że jeszcze pokażemy, na co nas stać i dla tych, co nie wiedzą, bestie będą zawsze razem. Bestia aż po gru! Proszę Państwa, ja króciutko w imieniu rodziców rocznika 0506 chciałbym serdecznie podziękować trenerom APR-u ogólnie i przede wszystkim podziękować naszym dziewczynom, bez których nic by tutaj się nie zadziało. Brawa wielkie dla Was. Brawo! Na koniec zostałem zobligowany do pozdrowienia od trenera Banaczka dla Was tu wszystkich. Niestety nie ma go dzisiaj, tak jak pan Piotr Woskowicz powiedział, jest na zgrupowaniu w Szczyrku. Serdeczne pozdrowienia, podziękowania.